W filmie tym nauczymy się tworzyć makrokonstrukcję w programie GeoGebra. Wykonamy ją na bazie makrokonstrukcji trójkąta równobocznego. Wybierzmy dwa punkty, punkt A i punkt B, które stanowić będą wierzchołki naszego poszukiwanego trójkąta równobocznego. Aby był on równoboczny, musimy utworzyć okrąg o środku w punkcie A przechodzący przez B i okrąg o środku w punkcie B przechodzący przez punkt A. Okręgi te przecięły się w dwóch punktach. Nas będzie interesować ten punkt C, dlatego że gdybyśmy utworzyli trójkąt, utwórzmy go na chwilę, A, B, C, wówczas poruszając się po brzegu tego trójkąta, poruszalibyśmy się niezgodnie z ruchem wskazówek zegara, co w matematyce nazywamy dodatnim obiegiem trójkąta. Gdyby wierzchołek ten drugi był przyjęty jako wierzchołek trójkąta, wtedy obieg tego trójkąta byłby ujemny. Często w matematyce lepiej stosować obieg dodatni, wtedy lepiej się porozumiewamy, mówiąc o kątach i innych problemach wektorów z fizyki czy w matematyce. Teraz utworzymy makrokonstrukcję na bazie trójkąta ABC. W tym celu wchodzimy w opcję narzędzia, utwórz nowe narzędzie i wybierzemy obiekty wejścia tej makrokonstrukcji. Obiektami wejścia będą nasze dwa punkty, punkt A i punkt B. Obiektami wyjścia natomiast będzie cały trójkąt, następnie odcinki tego trójkąta, i wierzchołek C, dlatego że on jeszcze nie został wybrany. Jako nazwę przyjmijmy sobie TRK, trójkąt RWB równoboczny. Takimi skrótami możemy nazwać tę konstrukcję. Konstrukcja została wykonana. Co tutaj informuje nas o tym program? Klikając tutaj w ikonkę narzędzi, pojawia się nazwa naszej konstrukcji. Pokazuje nawet, że trzeba wskazać dwa punkty, a zatem wskażmy dwa punkty i popatrzmy, trójkąt równoboczny automatycznie jest utworzony w szybki sposób za pomocą naszej makrokonstrukcji.